przypada na lata 50. XX wieku. Jego założycielką była siostra zakonna ze Zgromadzenia Sióstr Zakonniczek z Sióstr Służebniczek Starowiejskich. Na przestrzeni lat co jakiś czas siostry organistki zmieniały się decyzją władz zakonnych, ale poszczególne siostry kontynuowały pracę z chórem. Obecnie opiekę nad naszym chórem i jego prowadzeniem od 3 lat przyjęła siostra Marta Lewandowska, która pracuje z chórami już ponad 35 lat. Repertuar przygotowujemy na różne uroczystości kościelne, takie jak Boże Narodzenie. Obstawiamy cały trybun, Wielkanoc, odpusty, uroczystości patriotyczne, śluby i pogrzeby. Naszym dorobkiem było kilkakrotne kolędowanie związane z pozyskaniem środków na potrzeby Kościoła. Największym osiągnięciem i chlubą było nasze uczestnictwo w przygotowaniu liturgii podczas pielgrzymki świętego Jana Pawła II w Krośnie. Obecnie chór liczy 27 osób. Próby odbywają się systematycznie przez cały rok, raz w tygodniu, a w okresie Adwentu i Wielkim Poście próby mamy 2 razy w tygodniu. Obecnie chór wykonuje wszystkie utwory na 3 głosy, co nie było to dla nas takie proste, ponieważ zawsze śpiewaliśmy w 2 głosie, ale dzięki siostrze udało się panów przestawić na tenory. Wśród nas są osoby z 50-letnim stażem i nieco młodsi. Bardzo lubimy śpiewać, uwielbiając Boga, a przez to modlić się. Spotykamy się też rekreacyjnie, mile spędzając czas przy śpiewach biesiadnych. Na dzisiejszy koncert chór z parafii Kosińce przygotował następujące kolędy. Wesołą nowinę, 4 lata zawsze pasał, Szczęśliwa kolebko, zaśpiewam Jezuskowi, narodził się.